Tutaj mam przeniesione młode z gołębnika rozpłodowego, które uchowałem w lęgu zimowym. 3 spośród nich będą na licytacji pod dzisiejszym filmikiem. Także pod dzisiejszym filmikiem w komentarzach można licytować młódki. Koniec licytacji 28 luty, niedziela, godzina 20:00. Wpisując w licytacji wpisujemy numer 1 i kwotę, kto licytuje Płowka. Jest to córka Gladiatora. Wpisujemy 2, to licytujemy Czarnego. I wpisujemy 3, to licytujemy Szpaka. Zaprezentuję te młode. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Na prośbę kolegów pokażę Wam kolorowe gołąbki. O, tu ładną kupę zrobił. Szpaki, płowe i czarne. Opowiem o tych gołąbkach i pokażę też wysyłki młódka, który był na licytacji. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. A tutaj zaraz zaprezentuję te młódki, które są na licytację. Numer 1 na licytacji, córka Gladiatora i młódka, który dzisiaj, kuzynka młódka, który dzisiaj też na tym filmie jest wysłany. Także jeśli chodzi o matkę, to pochodzi po super mojej lotniczce i po samczyku pożyczonym od Jurka Koźlika, bracie złotej olimpijki z Poznania. No a samczyk, mój super gołąbek, widzieliście go tam na filmach. Na filmie jest super, a w ręce jeszcze lepszy Gladiator. Także jedną jego córeczkę wystawiam tutaj na licytacji. Pod numerem 1 można ją licytować. Drugi młódek, którego wystawiam na licytację, jest to samiczka czarna z moich czarnych, wnuczka, prawdopodobnie samiczka, wnuczka starej czarnej. O. Piękna. Ała, wiesz. O, może widać, agresywna. Także można ją licytować pod numerem 2. O, bojowo nastawiona. No i trzeci na licytacji, samczyk, szpaczek 1105 bodajże, jak dobrze pamiętam. Tak, szpaczek 1105 pod numerem 3. Także wpisując trójkę, wpisujemy kwotę, jaką chcemy zaoferować za szpaczka. Wszystkie te trzy, tu są dwie samiczki. Można też jak najbardziej, gdyby ktoś miał pytanie, sparować razem. Pięknej budowy, naprawdę jest super. Zaraz go tu jeszcze pokażę. On się będzie wzmacniał, piękna budowa, już ma, o, plecka, naprawdę super gołąbek. Będzie już tutaj tydzień sobie siedział sam, odchowany, więc o, w ten sposób wygląda szpaczek. I jeszcze czarną pokażę, też jest bardzo zgrabniutki gołąbek, pięknie ułożony, fajnie się, myślę, że samiczka wychowała. O. Pokażę je gniazdami. Wychowały się dwa czarne, mam dwa szpaki, przy czym jeden czarny, jeden szpak jest zamówiony przez kolegę, więc po jednym z nich będzie do licytacji. No i tu płoweczka, samiczka i siwka są po Gladiatorze. Płowka będzie do licytacji. Siweczka na razie jest wolna. Także w ten sposób tu wyglądają te kolorowe gołąbki. Tu po Herkulesie wyszły
ciemny pstry i nakrapiany pstry, nie wyszły szpaki, no i reszta to nakrapiane bądź niebieskie. Są tu też wnuki 901, wnuki, tu jest wnuczek czy wnuczka Van Luna z 901, także w ten sposób tu młodziaki wyglądają. Dziś tutaj wysyłam oto tego młódka, który był na licytacji u mnie. Tam był filmik, po którym można było go licytować. Tu jest drugi z gniazda, bo właśnie przekładam młode tutaj do gołębnika, które będą czekały na wysyłkę bądź odbiór kolegów. Więc dzisiaj jest wysyłany ten młódek 1103, bo wszystkie młode z lęgu zimowego zostają sprzedane. Także ten młódek 1103 pięknie się wyrobił. Sam już je, pije, pokarmiony już teraz jest. Dzisiaj jest wysłany do Pawła i Agnieszki. Mam nadzieję, że będzie im służył. A tu drugi gniaździaczek. Drugi gniaździaczek. Także wesołe młódki tutaj dzisiaj będą odkładane i zaprezentuję też kolejne. A tak wygląda młódek, którego wysyłam. On jest po samczyku z 2010 roku. Chyba to będzie samczyk. W obu skrzydłach ma po pstrym lotku. Pięknie się dochował. Mam nadzieję, że sprawi dużo radości. Numerek 1103PL028. No i dzisiaj pakujemy i wysyłamy. Powinno być ładne oko. Także ten młódek dzisiaj jest wysłany do kolegi. Tu jest matka młodego, który jest wysyłany. O, zobaczcie, ma już następne młode zdążyły się wylęgnąć, bardzo szybko położyły jajeczka kolejne i młode szybko się wylęgły. Także tego odkładam, znaczy on już jest, a tu następne wysyłam, a tu następne się po tej samej parze wykluły. Sam jest 2010 rocznik, a widać nie leniuchuje. Młódki tu sobie pięknie spacerują. Same już korzystają z wody i jedzenia. Także mam nadzieję, że będą samodzielne. Zresztą teraz będę je odkładał właśnie do osobnego przedziału, już całkiem bez rodziców, żeby już same jadły, same piły i żeby jak najmniej te gołąbki nowym właścicielom sprawiały problemów. Także idę wysyłać, zabieram tu młódki i idę je wysłać tego pierwszego, a pozostałe odłożyć do tymczasowego gołębnika, w którym będą czekały na wysyłki.